Ja jestem Tomasz Budzyński, to jest mój syn Stanisław. Mam 61 lat, mój syn ma 24. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci, to jest jedno moje dziecko. Teraz zagramy koncert akustycznie. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mój dom przy moście, moja ścieżka w dół, moja droga wąska, drzewo rozłożyste, chorągiew na wietrze, księżyc wśród gwiazd, dobro jest dobre, piękno zbawi świat, wiatr jest szary, a księżyc zielony. Wiatr jest szary, a księżyc zielony, zło jest złe. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wiosenny deszcz poznał cię od razu, zaszczekał pies. Delfin zrobił salto, rzeki klaszczą w dłonie. Góry cię wołają, dobro jest dobre, serce niespokojne, bo wiatr jest szary, a księżyc zielony. Wiatr jest szary, a księżyc zielony, zło jest złe. Niepojęte słowa, lisy mają nory, ptaki swoje gniazda, dobro jest dobre. Moje serce kamienne, dobro jest dobre. Moje serce niespokojne, bo wiatr jest szary, a księżyc zielony. Wiatr jest szary, a księżyc zielony.
szary, a księżyc szary. Wiatr jest szary, a księżyc szary. Zło jest złe. Teraz zagramy utwór, który się nazywa Halo Halo. Utwór Halo to bardzo często się kojarzy z tym, że się rozmawia przez telefon. Ja nigdy nie miałem telefonu, jak byłem młody. Byliśmy tak ubodzy, że nie mieliśmy telefonu. No mogę powiedzieć, że na przykład, żeby się umówić na próby zespołu Armia, które były tutaj w Warszawie w klubie Hybrydy, to musiałem wysłać telegram do Roberta albo do Sławka. Albo taka była, pamiętam, wiecie, zamawiało się rozmowę na poczcie, nie? Tak trzeba było usiąść i proszę tak, kabina 3 i no zamiejscowa, kabina 3 i tam do Roberta dzwoniłem i halo, halo i właśnie przyjedziesz w środę na przykład, nie? W środę o 12:00. Nie? No i ja jeździłem, bo ja mieszkałem, wychowałem się w Puławach, to jest na Lublin, jak się jedzie, nie? I no właśnie musiałem się jakoś porozumieć. No i właśnie te telegramy i te, prawda, rozmowy w kabinie numer 3, bardzo dobrze wspominam, także dobrze wspominam to, telefon taki, były na osiedlu telefony, państwo pamiętacie, może starsi w moim wieku, prawda? Były tak na ścianie, prawda? Na ścianie tego, czego to była ściana? Bloku, nie? No i tam się można było dzwonić na monety, nie? Ale jak się nie miał monet, to jakoś trzeba sobie poradzić. I ja pamiętam, że mój taki kolega jeden, niejaki Maken, podsunął mi taką wiadomość, taką, przepraszam, co ja chciałem powiedzieć? Sposób, tak, pomysł. Powiedział: widelec sobie weź i tam włóż widelec. No bo ja to zrobiłem, bo się wtedy zakochałem w mojej żonie, która jeszcze nie była moją żoną, dziewczyna Natalia, i chciałem z nią rozmawiać, ale musiałem mieć telefon. No i tam był ten publiczny telefon na ścianie i tak chodziłem tam o godzinie tam 12:00 w nocy z tym widelcem. I to słuchajcie, tak trzeba było bokiem. Nie, najpierw trzeba podnieść telefon. Później tam jak był ten, wiecie, taki do tych monet. Trzeba było tam tak jakby tak bokiem tak włożyć ten widelec i tak majdrować. Tym tak coś tam majdrować, wiecie, nie? I nagle tyt, jest sygnał. Cyk i możemy gadać, słuchajcie, gadaliśmy halo, halo. Tyle lat na widelec, nie? Raz, dwa, trzy i... Jak droga, po której nikt nie chodzi, jak cyrk, co nikogo już nie śmieszy, jak stary słoń na pastwie nieludzkiej. Jak dym, co ściele się po ziemi, modlitwa, która się nie wznosi, daleki głos, zupełnie nic. Którym się nic nie chce, tak dzień, co skończył się nad ranem, dziewczyna stąd, słuchawka odłożona, jak głupiec, który został królem, poeta, co wolał być śmieciarzem, muzyka sfer, początek i koniec.
niebo nad dachami wioski, jak ziemia pod stopami dziecka, tygrysa skok. Natalia konwalia, jak pies, co liże twoje rany, jak obraz, przy którym czujesz się kochany, jak wody łyk, zupełne nic. Hej! Halo, halo! 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 Dziękuję bardzo. Tutaj chciałem tylko powiedzieć, że ten utwór jest dla mnie bardzo ważny. Nie tylko dlatego, że przez ten widelec mogłem się porozumiewać z moją narzeczoną, bo ja z nią w ogóle nie chodziłem. Jak czasem, wiecie, proszę Państwa, zakochuje się chłopak w dziewczynie, to jest tak zwane chodzenie, nie? Prawda? I się chodzą, chodzą. Dzisiaj to chodzą tak, że ja nie wiem, co to jest, w ogóle, co to jest w ogóle. Chodzą 5 lat ze sobą. To jest jakieś żarty, czy co? Ja się, jak, że tak powiem, powiedziałem mojej dziewczynie, że ją kocham, to się za pół roku ożeniłem, nie? Pół roku później się ożeniłem. Czyli wiecie, za bardzo, przez to, że ona z Poznania, a ja z Puław, to za bardzo nie było tego chodzenia. Więc to chodzenie było dzwonienie. To było dzwonienie, a nie chodzenie. I wiecie Państwo, no i dlatego ja bardzo, ten utwór jakoś tak mi się przypomina, jestem wzruszony jak to gram, to halo, halo i tak dalej, nie? A tam jeszcze na końcu były takie słowa, że jak pies, co liże twoje rany. Nie wiem, czy Państwo wiecie, dlaczego pies liże rany, nie? Jest taka, w Ewangelii jest taki fragment o Łazarzu i o bogaczu, nie wiem, czy pamiętacie, nie? I tam jest coś takiego, że bogacz sobie ucztował, a przy jego drzwiach siedział Łazarz, żebrak, i przychodziły psy i lizały jego rany. Tak jest napisane. I kiedyś jeden mądry człowiek powiedział, że to jest misja artysty, nie? Że być jak ten pies, co liże rany tego biednego człowieka. Nie? No, i jeszcze w ślinie jest antybiotyk. Czyli to wszystko jest, no, no. Więc artysta ma być jak pies, co liże rany Łazarza, nie? I, no dobra, już wszystko powiedziałem. Nie. Jeszcze miałem coś powiedzieć, ale nie, bez przesady. A może di da da da, di da da da. Co? Może być? Czekaj. Który to jest? Nie, już wiem. Twój. Dobra. O, to jest utwór. Teraz zagramy utwór. To się nazywa Pieśń Wieczorna. A to jest, ja go napisałem pod wpływem takiej wiersza, takiej poetki cygańskiej Papusza. Jest taka poetka. Jedyna poetka chyba cygańska, nie? Ta Papusza. I ona takie wiersze piękne pisała. I ja jak przeczytałem taki wiersz jeden, to mi tak wzięło, że...
tylko mówię, dlaczego to napisałem, bo ta papusza mnie bardzo wzruszyła. Dziękuję. Bardzo mnie, no w każdym bądź razie to ta papusza sprawiła, że nawet taki film był, który, powiem szczerze, podobał mi się ten film, nie? O tej cygance, bo ja muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię cyganów, nie? Jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale tam, gdzie ja mieszkałem, to tam oni też było dużo tych cyganów, nie? I na przykład jak przyjeżdżało na przykład Wesołe, oni ściągali do takich miejsc bajkowych, nie?
przyjechało wesołe miasteczko do Puław. Nie, to od razu ci cyganie, którzy byli pochowani, to oni od razu się, wiecie, objawili się na tym wesołym miasteczku i tam, jak to się mówi, rządzili, nie? Tym wesołym miasteczkiem. Teraz już tak przyjechało teraz do Poznania na moje osiedle wesołe miasteczko i tam w ogóle nikogo nie ma. W ogóle nikogo. Nikt tam nie chodzi, słuchajcie. No właśnie nie wiem dlaczego. Nawet cyganie. Nawet cyganów nie ma. To coś, słuchajcie, coś złego dzieje się chyba na świecie, jeżeli przyjeżdża wesołe miasteczko i nikt się nie chce weselić. Nikt się nie cieszy. No dokładnie. I ja nawet chciałem pójść, ale jakoś tak myślę, sam będę tak... No właśnie, nie? Co zrobić, nie? Cygana nie ma ani jednego, właśnie, ale to tak. Bardzo chciałbym być cyganem, nie? Cygańskim królem chciałbym być. To może tu zagramy o ten Cyganów król. Tylko poczekaj, jak to leci. Nie, co innego. O, to. Dobra. Czy mnie słyszysz? Raz, dwa, trzy i... Wyrwany z ciała, krzyczę w ciemności. Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Wyrwany z ziemi, krzyczę w ciemności. Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Jest tu, wszędzie jest teraz. Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Popiele jest, ogniu nie zwlekaj. Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz?
ciemności. Krzyczę w ciemności. Ja śpiewam ten utwór dlatego, krzyczę w ciemności, ponieważ dla mnie życie ludzkie to jest krzyk w ciemności. I tak sobie myślę, że dopóki człowiek nie usłyszy dobrej nowiny o tym, że Bóg go kocha takim, jakim jest, to krzyczy w ciemności. I moje życie to był taki krzyk w ciemności. Ciemność. Ale to światło się pojawia i światło później świeci w ciemności. Nie można mnie uciszyć.
dobry. Dzień dobry, jeśli dziś. Jeśli dziś. Jeśli dziś. Jeśli dziś. Dziękuję bardzo. Teraz piosenkę miłosną chcę zaśpiewać. Zresztą wszystkie to są piosenki miłosne, które śpiewam. W zasadzie to są tylko o dwóch rzeczach. Albo są o miłości, albo o śmierci. O tak. Bo to są w sumie dla mnie najważniejsze chwile w życiu. Kochać i umrzeć. Nie? To o to chyba chodzi, żeby i kochać, i umrzeć. A jak już człowiek się zakocha, to tak jakby umarł. Dobra. I to jest o miłości. No dobrze, nie zdradzę. To nie jest tam, tego nie można wziąć. Ja czekam na ciebie, razem odejdziemy stąd. Dawno zapomniany w dzień, egipska muzyka. Ta pani przy harfie i czarny sygnalista. Wieczorne ogniska, jesień średniowiecza, stracony weekend, historia szaleństwa. Podobno maszerują armię Goga i Magoga. Smutny czarny żagiel i czarna łódź podwodna. Hey! Czekam od dawna w szarej przyszłości.
przystani. Dziękuję. Jak Państwo słyszeliście, miłość jest w Warszawie, bo śmierć jest w Wenecji. Tutaj jak ktoś słuchał tego tekstu, to tam są jest tytuły wymieniane wielu filmów są i książek, nie? Ale do tego stopnia ta śmierć w Wenecji, że moja żona zakazała mi jechać do Wenecji. Że ja niby tam umrę, prawda? To taki jakiś fatum czy co, więc nie wolno mi pojechać do Wenecji. Zabronione jest. Natomiast wszystkie inne miasta, bardzo proszę, Warszawa na przykład. Warszawa tak, Wenecja nie. No. Ale nie no, basen Morza Śródziemnego jest to najlepsze miejsce do życia, tak jak wiemy. No ale powiedzmy, że we Włoszech są jakieś inne miasta lepsze niż Wenecja. Tomasz Budzyński, not according to the moon. Może Toma. Tomasz Budzyński, not according to the moon. Dobra, tego nie. Dobra. To o babci. Zaśpiewam o babci, tak właśnie. Nie chciałem o Tomaszu Budzyńskim, tylko o babci zaśpiewam. Babcia moja nazywała się Aniela. Jedna Aniela, druga Mania. Mania w Rembertowie mieszkała, w Rembertowie, a Aniela w Tarnobrzegu. Ja wakacje podzielone miałem na Aniela, Rembertu. 143, pamiętam, rondo Wiatraczna. Z Wiatracznej autobus 143 wysiadało się przy poligonie i szło się do Mani. Ale ja będę śpiewał o Anieli. Babci Anieli, jak jeździłem, to robiliśmy... Akcja dzieje się, jak mam, powiedzmy, tak 7 lat, nie? I dwie rzeczy robiliśmy przez całe wakacje z babcią Anielą, no bo ktoś się musiał mną zajmować, bo te ciotki moje wtedy były nastolatkami, gdzie one będą jakimś dziecko, prawda? Przecież są ważniejsze rzeczy, nie? Dyskoteka i tak dalej, nie? No, a nie chodzić z jakimś chłopakiem, to tylko babcia, nie? I robiliśmy dwie rzeczy. Codziennie chodziliśmy do kościoła, bo babcia była bardzo pobożna, i była wdową, nie? I chodziła się modlić, nie? I to był taki bardzo, tam w tym Tarnobrzegu wtedy był taki bardzo ładny klasztor dominikanów. On zresztą jest, nie? Ale cały był pomalowany. Ja jestem wrażliwy na malarstwo, bo jestem malarzem w zasadzie. Nie jestem piosenkarzem, ale przez przypadek tak się jakoś dziwnie. To wszystko przez ten zespół Siekiera. Nikt z nas nie przypuszczał, że po 20-minutowym występie nagle zostanę piosenkarzem, tak? Myśleliśmy, że zagramy te 20 minut swoje tam w tym Jarocinie i pójdziemy do domu, nie? A to zrobiło się inaczej. No, ale jestem malarzem, jestem wrażliwy na obrazy i tam było od podłogi do sufitu wszystko wymalowane i mi tam było bardzo dobrze.
tam jakieś to były takie nieszpory tam dalej, prawda? I ja sobie tak oglądałem tutaj tych świętych, tutaj w ogóle święty Jacek, gdzie on idzie, tam i tak dalej, nie? A później jak wracaliśmy z kościoła, to jeszcze było widno, bo to lato, nie? To od razu w karty, od razu, nie? W karty i tak, po kościele w karty, nie? I to świetne, bo babcia mi nauczyła, to byli karciarze w ogóle ta rodzina i oni nauczyła mnie wszystkich gier karcianych. I w Macao, tak. Właśnie graliśmy w Macao z babcią i w tym, w tego Remika, taka, w Remika, no. Tam jeszcze były gry tysiąca, nie, prawda? Ale w tysiąca to nie ten, ale w Macao i w Remika, tak. I tak graliśmy. I pamiętam, że jak żeśmy się nagrali, nie, już w wieku 7 lat miałem grać w różne gry karciane. I słuchajcie, jak żeśmy się już nagrali, to babcia tam szła robić kolację, nie, coś na kolację, a ja sobie robiłem wtedy, bo te karty mi się podobały, bo w ogóle na tych kartach są te ładne te rysunki, nie, prawda? Szczególnie damy, nie? Szczególnie damy. Jokery też, wszystko jest ładne, nie? Król broda taka i w ogóle te walety, wszystko ładne. Ale najładniejsze damy, nie? Ja sobie robiłem te, kładałem sobie te damy, tak wszystkie, tak cztery i robiłem Miss Tarnobrzega, nie? I tak obstawiałem tą albo tą i do finału zawsze docierały dwie. Dama wino i dama dzwonek, nie? To są, dzwonek to jest karo, nie? A wino to jest, pik, nie? I zawsze do finału, i tak miałem, bo ta blondyna, blondyna dzwonek bardzo też mi się podobała. Takie tu, bardzo piękna kobieta. Ale słuchajcie, jednak dama wino wygrywała, bo ze względu na włosy, ponieważ miała ciemne włosy, prawda? I te włosy przypominały mi włosy mojej matki, która miała takie piękne włosy kasztanowe, takie jak słońce zaświeciło, to taki jakby miedź, wiecie, tak te włosy jej tak jakby z miedzi miała te włosy. To było piękne. I tak uwielbiałem patrzeć na te włosy mojej matki i mówiłem, że ona jest najpiękniejsza na świecie, bo ma te włosy. Ona jest tak piękna jak dama wino. No więc, słuchajcie, no dama wino musiała wygrać i koniec, nie? Zajdzie gdzie chce, przegrajmy wszystko przed snem. By nie mieć przy sobie nic, 2-0 ofiary dwie. Aniele, aniele, mój aniele.
U ludzi to niemożliwe, u Boga na wszystko jest czas. Za światy przyszły na świat i kręcą się wokół nas. I piją ze mną herbatę i sadzą cynie po wsiach. Do kina nie ma co iść, zostańmy tu w karty grać. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele. Dziękuję bardzo. Tam ostatnie słowo tej piosenki to jest, że okno w pralni się świeci. Nie wiem, czy państwo widzieli takie okno w pralni. Tutaj w tych blokach, w których mieszkała Niela, to są te bloki z lat 50. takie, z takim dachem takim dużym, nie? To tam, to ubodzy byli ludzie, nie mieli pralek, nie? Taka frania to było coś, ojej, nie? Ja jeszcze, magiel był, ale to pranie. Magiel to było tam takie usztywnianie, czy jak to nazwać. No prasowanie, no tak, w sumie tak. Nie? Na sztywno, bo to takie sztywne było później strasznie. No. Krochmalenie, nie? No, co ja chciałem powiedzieć? A, okno w pralni. I ta frania taka, jedna frania w pralni, bo tak pralnia w piwnicy, dla całego bloku. Klucz był i tam kto chciał wyprać, to szedł i tą franię załączał i ona się tak kręciła i tam się prało, nie? Ja jeszcze prałem pieluchy jego we frani. No, to jeszcze nie był Pampers, tylko ten wynalazek kosmiczny, bo to chyba było wynalezione dla chyba tych astronautów, mi się wydaje jakoś, nie? Czy co, ten Pampers? No, bo się tej frani, te pieluchy, trzeba było tak tego i później tetrowe pieluchy, dobrze jak dziecko się urodziło na lato, to wtedy one szybko schły i nie trzeba było tyle prać. Oj, ale okno w pralni się świeci, to znaczy powiem dlaczego, że babcia wieczorem tam czasem prała, nie? I było lato, to wiecie, dzieci biegały czasem sobie do nocy. Kiedyś było tak, że dzieci mogły biegać, nie? Kiedyś dzieci biegały, teraz dzieci nie biegają. Ja widzę, co się dzieje pod moim blokiem. Albo w ogóle nic nie biegają, albo cały czas są pilnowani przez rodziców, wiecie? Że, no tak, bawią się te dzieci pod blokiem, ale wszyscy rodzice razem z tymi dziećmi. To co to jest za zabawa w ogóle przy rodzicach? Nie, no to w ogóle, ale tak pilnują. A za moich czasów wszyscy biegali tam, gdzie chcieli. I tylko pamiętam się, biegało i tak, bo babcia mówi, tylko nie biegaj aż do północy, nie? A my tak biegaliśmy i tylko, wiecie, czy okno w pralni się świeci, że świeci się, to jeszcze można biegać, nie? Można biegać, nie? I słuchajcie, tak to okno w pralni bardzo ważne jest dla mnie, bo ja po latach, wiecie, sobie przyjechałem do tego Tarnobrzega
I poszedłem tam na tą ulicę. To jest zły pomysł. Nie powinno się wracać tak. Bo to. Ale ja jednak, wiecie, taka nostalgia, prawda, poszedłem sobie i tak do tego bloku i tak. Okno w pralni się świeci. Słuchajcie, można, od razu takie, można biegać. Można biegać. I że mogę jeszcze biegać, nie? To, tak jakoś mi to, podniosło mnie to na duchu, że można biegać, nie? A to, że tam nie wchodziłem, ale czułem, że to ta moja babcia tam jest cały czas i tam jest i ona tam sobie pierze i ja mogę biegać, czyli mogę żyć. Rozumiecie? Wolny człowiek, a nie na uwięzi gdzieś na łańcuchu. I że ona żyje, tak sobie pomyślałem. Aniela żyje. Nie umarła, tylko żyje. Bo Pan Bóg, słuchajcie, jest napisane, jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Jest Bogiem żywych. Dlatego ona żyje. Po prostu. I tak. I koniec. Stroję ja? Cicho. To zagramy. To jest piosenka o radiu. Jest coś tak jak radio, nie? W moim życiu ważna rzecz. Raz, dwa, i... Miejsce pośród fal, samotne życie w ciemną noc. Przeczucie, które każdy zna, błądzące światła nie wiem skąd. Czyjeś piosenki czy kosmosu szum, obojętne prawie jest. Na mapie morza nie ma w końcu nic, dla ciebie jak i dla mnie.
Dziękuję bardzo. Westchnąłem, bo po tym utworze zawsze boli mnie ręka. Ja nie jestem gitarzystą żadnym oczywiście, ani nawet nie jestem piosenkarzem, tylko jestem malarzem, no, tak jak mówię. Dobra, ale tutaj było to radio, nie? Muszę powiedzieć parę słów, bo ja kocham radio. W ogóle dzięki radiu to w ogóle muzyka jakoś do mnie docierała, bo wiecie, ja byłem, jak powiedziałem, z ubogiej rodziny pochodziłem, i u mnie też w rodzinie nikt nie był muzykalny, nie? W ogóle, wiecie, u niektórych domów, jak chodziłem do jakichś kolegów, to, wiecie, przychodziłem do domu, a tam patrzę, tam pianino stoi, nie? Wiecie, jak pianino, to znaczy, że ktoś grał. A u mnie nikt nie grał. Nikt na niczym nie grał. Nawet mnie nie zapisali na akordeon. Tam pamiętam, że niektórych kolegów zapisywali rodzice na akordeon, nie? Chodzili, grali na tym wspaniałym instrumencie, akordeon, a ja na niczym nie grałem, tylko zrobiłem sobie gitarę. Bo ja tak powiedziałem, miałem te zdolności, bo zobaczyłem zespół ABBA w telewizji. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, kto jest w moim wieku, to pamięta. Zespół ABBA był taki, dwie kobiety, dwóch facetów i ten, jak się to nazywa, festiwal w Eurowizji był. I oni taką mieli tam piosenkę Waterloo, ta da da di da 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 da. Ja jak to zobaczyłem, to zemdlałem w ogóle, bo nie dość, że oni taka, ta fajna taka piosenka i taka z przytupem, nie? To jeszcze ten gitarzysta miał takie koturny, takie buty, jakimś brokacie spodnie rozszerzane i w ogóle to jakiś total, bo taki był wtedy modny taki glam rock, to się nazywało, nie? Był taki piosenkarz Gary Glitter, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Nie? Takie koty, Gary Glitter, ale czad, nie? No i ten, oni też tak wyglądali, nie? Słuchajcie, Gary Glitter, o jacie! To było coś, nie? No to... Byłem na koncercie Slade'ów na Torwarze. To był czar. No bo oni grali taki, to łobuzerski zespół to był taki bardzo. No taki, tak, taki gitowców. No, to tak. Ale co ja chciałem powiedzieć zaraz? ABBA! No i on miał, słuchajcie, nie, on nie miał takiej zwykłej gitary. On miał gitary w kształcie takiej gwiazdy. Taką gwiazdę miał taką zrobioną. Po brokat świeciło się to. Mówię... Ja miałem wtedy, ile mogę mieć lat? 10, 12, jakoś tak 11 i po prostu jakiś total. Mówiłem, ja muszę taką gitarę sobie zrobić i zrobiłem sobie taką gitarę. Z rakietki do Babingtona, nie? Wiecie, taki, no, kometka, nie? Tak. Przybiłem do tej rączki linijkę, 30 centymetrów, wiecie, taka linijka drewniana była, nie? Prawda? 30 centymetrów. Nie, 30 to jest tyle, nie? No i przybiłem, to był gryf. Z tektury wyrysowałem, wiecie, tę gwiazdę z tektury i przykleiłem i pineskami tu. Gwoździki tu wbiłem tam, gdzie kończyła się ta rakieta. Z żyłki zrobiłem sobie struny i tutaj taką główkę też zrobiłem jakąś i słuchajcie, sznurek i bawiłem się w zespół. I to była moja najlepsza zabawa, zabawa w zespół. Sam sobie ustawiałem reflektor jakiś taki, ciemność musiała być, reflektor na mnie i puszczałem sobie płyty i sobie się bawiłem zespół, nie? I to była moja pierwsza gitara. No, ale to, no właśnie to dzięki temu zespołowi ABBA, ale ja chciałem powiedzieć, że to radio
sprawiło, że ja w ogóle muzykę poznałem, bo nie miałem pieniędzy, a przecież nie było gdzie tych płyt kupować. No to ja mogę powiedzieć, że w radiu usłyszałem dwa zespoły takie, które jakby moje, oprócz zespołu ABBA, które moje jakby życie jakby ustawiły, nie? To był zespół Pink Floyd i te pierwsze płyty, pamiętam, to był Piotr Kaczkowski, puszczał całą dyskografię w Trójce i to był rok jakiś 70. Nie. To była, jeszcze nie było Wish You Were Here płyty. Czyli 75. I on puszczał dyskografię, słuchajcie, ja radio. Bo to, nie, muszę powiedzieć to. Nie. Jak byłem u Mani, nie? To już wiecie, byłem trochę starszy, tak 12 lat, to tak muzykę się zaczęło słuchać, nie? I taki jeden chłopak tam z pola, nie? Bo wiecie w Rembertowie jak było, nie? To takie domki przy ulicy, nie? No jeden taki pole i jeden chłopak z tego pola, tam się spotykaliśmy, mówi, chodź ci puszczę najlepszy utwór na świecie. Bo tam coś poszło, jaki ty słuchasz muzyki, nie? A ja mówię tam, ABBA. On mówi, on mówi, puszczę ci najlepszy utwór na świecie. Ja mówię, no to dobra, idę do niego, wiecie, magnetofon ZK-140, ten, wiecie, co tak się cyk to robiło, nie, przewijanie, szpulę i puszcza mi. Ja słucham, a tu Deep Purple, dziecko w czasie, nie? Całe ciarki na całym ciele. Dziecko w czasie mi puścił. Od tej chwili dla mnie to był najlepszy utwór na świecie już. Ja do niego tak mówię, ale skąd ty to masz? On mówi, jak to nie wiesz, Trójce wszystko puszczają. Ja mówię, w jakiej Trójce? Ja wiecie, chłopak z prowincji, ja nic z Trójki. U mnie leciało w radiu tylko jedynka, nie? On mówi, na UKF-ie. Ja mówię, dobra, na UKF-ie, na UKF-ie. No na UKF-ie, zapamiętać, na UKF-ie. Do domu wróciłem z wakacji do tego radyjka, co mamy, UKF-u. Mówię, gdzie jest UKF? Nie ma UKF-u, nie ma UKF-u, Boże, nie ma UKF-u, nie ma. A przecież to wiecie, to nie było tak, że można sobie iść i kupić sobie radio. No było radio, ale trzeba mieć pieniądze na to, nie? A ja mieszkałem w hotelu robotniczym, w jednym takim pokoju, no takim trochę mniejszym nawet. W hotelu robotniczym, nie? Z rodzicami i jeszcze z siostrą we czwórkę. Jakie radio, nie? Znaczy było taki ten... Ale słuchajcie, ja sobie powiedziałem, nie, może będzie na tych innych stacjach, nie? I tak wiecie, ten szum kosmosu, to jest kosmosu szum. Te krótkie fale, nie? Że to to jest podobno dźwięk planet, słuchajcie. To kosmici mówią do nas w ten sposób. To i nagle tam jakieś radio Moskwa, tu radio Paryż, wiecie tego. A tu nagle jest, słuchajcie, ta Trójka jest. I słuchajcie, ustawiłem tak pomiędzy tymi szumami. I słuchajcie, słuchałem tych, oczywiście czasem odlatywało, bo jakiś kosmita akurat przylatywał z spotkiem nad Polską, nie? Rozumiecie, to zaszumiał, ale czasem, i słuchajcie, trafiłem, że Piotr Kaczkowski i mówi, i on wyjmuje płytę z koperty, płyta ma numer jakiś tam, takie rzeczy były, numer 289, nie słyszą państwo jak szeleści, tak, tu układam i będziemy słuchać, i puszcza, i to była pierwsza płyta. Dun, 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 dun. Astronomii Dominę. Ach, jakie to było. Bo po prostu zakochałem się. Pink Floyd, pierwsza płyta, rozumiecie? To jest jakiś psyd baret, nie? To mówię, to w radiu, nie? A później już miałem Trójkę, bo na bierzmowanie, jak byłem, poszedłem do bierzmowania, to rodzice mi kupili magnetofon i radio. Już byli jacyś, nie wiem, bogaci się stali, czy co? Bo już nie mieszkaliśmy w tym hotelu robotniczym, tylko w czym? W takim bloku. Dwa pokoje były, nie? Już. I kupili mi na bierzmowanie radio i magnetofon ten, wiecie, ZK-140, to już w ogóle jacie. A wiecie, jaki nagrałem pierwszy z tego radia, jaki utwór? Bo to też dla mnie ważne jest. Jaki utwór się nagrało z radia pierwszy? Nie? Nie. Nikt nie zgadnie pewnie, ale był taki zespół Bielodugme. Hop, cup, podskoczyciu, drugu, curu, polubiciu. Hop, cup, podskoczyciu, drugu, curu, boru.
drogoznaj, paszkę brikę, haj, haj, hop, cup, skoczyczu, randara, ale czad. W ogóle tam oni się zachowywali, ten Goran Bregović tam grał na gitarze, jak Jimmy Page. Bo Jimmy Page tak robi, bioderko takie ma. Nie wiem, czy wiecie, to on tak się też zachowuje, tak, ten Bregović. Oni tak jak, chociaż brzmieli jak Deep Purple, bo mieli te organki, nie? I ja nagrałem pierwszy ich utwór, to było to Tako tyje mala moja, kak lubi bosanas. Taki utwór, czyli tak to jest moja mała, kiedy bośniak całuje, nie? I to był mój pierwszy utwór nagrany z radia, nie? Ale to... Ale drugie takie coś jak Pink Floyd, to jak usłyszałem Joy Division w radiu. Joy Division. To było coś takiego, że aż to darło tak jakoś, tak? Takie jak rozdzierało to. To pamiętam i w ogóle też taka fajna muza. I zanim powstał zespół Siekiera, to ja pod wpływem zespołu Joy Division chciałem założyć swój własny zespół. I założyliśmy we trójkę i pierwszy utwór, wiecie jaki był? Ja grałem go na basie. Ten Radio... Last transmission, radio, last transmission, to by tam chyba dwa akordy były tylko. No, to tak tylko mówię, to chodzi o to, że jakie radio jest ważne. I teraz chcę się pochwalić, że ja też puszczam, mam audycję w radiu, ja. Mam audycję. Radio Poznań, poniedziałki, audycja Melodramat, 22. Możecie sobie w internecie, bo tu nie dochodzi do was sygnału z Poznania, ale w internecie jest, proszę bardzo. W poniedziałek teraz będzie audycja. Taką, która mi się podoba. Po prostu. No. Abba mi się podoba, powiem szczerze. Mam ich trzy płyty. No, mam trzy płyty. Aby. I tą płytę, tą pierwszą, tą, gdzie jest Waterloo, też mam na winylu. To wtedy nawet w Polsce wyszło. To, żeby ją dostać, musiałem pojechać do Warszawy z Puław. Do Warszawy, żeby kupić. Gdzieś, no tu była. Nie, była też, ale tu na rogu była, na pewno tu w muzie. Nie? No, tak. Zaraz, Stasiek, coś musimy zagrać. Zagrajmy jakiś utwór, który? A, już wiem. Bezsenność się utwór nazywa. Jak to leci? Dobra. Potrzeba coś nie stroić. Nie, może być. Utwór się nazywa Bezsenność. To jest pierwszy utwór z mojej ostatniej płyty. Raz, dwa, trzy i... Przepraszam. Raz, dwa i... Otwórz mi, moja siostro, otwórz mi, duszo ma, otwórz mi moje serce, otwórz mi, duszo ma, potrafię już przywitać Cię, spóźniona miłość, najlepsza śmierć po polach wiatr, księżycowy chłód. Biegnijmy tam, zatańczmy znów. Piękno, nie omijaj mnie,
Wyślij moje dobro, nie omijaj mnie, dużo mam. Potrafię już przywitać Cię, spóźniona miłość, najlepsza śmierć. Po polach wiatr, księżycowy chłód, chyba wszystko zagraliśmy, nie? Która jest godzina? Nie, muszę się napić. Po siódmej? Można jeszcze biegać, można jeszcze biegać. Dobra, to już kończymy. Zagram taki utwór, którego tekstu ja nie napisałem. On pochodzi z płyty Luna. Wydałem 4 płyty solowe. Ostatnia się nazywa Pod Wulkanem. Właśnie przed chwilą graliśmy jeden utwór z tej płyty, a teraz zagram z płyty Luna. Ja staram się osobiście pisać sam teksty, nie? Chociaż ja bardzo trudno mi to przychodzi. Czasem piszę bardzo długo. Te teksty na płytę Pod Wulkanem pisałem 3 lata na przykład, nie? A to był ten czas pandemii i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi zrobił ten czas pandemii, bo mogłem się, że tak powiem, skupić trochę. Trochę tak tu nie było wolno tego i owego. No zresztą wiecie, nie? Wszystko wiecie. Zachorowałem też na COVID. 2 razy chorowałem na COVID i jakoś przeżyłem. No ale nie czułem się dobrze, mówiąc szczerze. Nawet nie wiedziałem, czy w ogóle kiedykolwiek tak się źle czułem, że nie wiedziałem, czy ja w ogóle wrócę. To dziwna choroba, naprawdę. Ja nie wiedziałem, czy ja wrócę do sił. 3 miesiące mnie tak trzymał, że w ogóle jak betka taki, wiecie, nie? I nie wiedziałem, czy już miałem takie myśli, że pewnie już nigdy w życiu nie wrócę do takiego, do jakiejś takiej, do życia, nie? Ale Bogu dzięki jakoś to ten, tylko trochę mam, pamięć mi gorsza się zrobiła. Ale na przykład niektórzy tak mają, że mój kolega Lica, taki, wiecie, gitarzysta,
to on do dzisiaj po COVID-zie nie odzyskał smaku, nie? Mówi, kurna, widzisz, no jem i to nic, nie ten. A jedzenie jest ważne. Przecież, nie? A on mówi, że jej, to jak nic nie czuje, nie? I to słuchajcie, no do dzisiaj, a chorował tam 3 lata temu, nie? No i to kurna, naprawdę. No i to, a to, no to tak. To nie ja, bo ja mówię, że teksty staram się sam pisać. I w armii, i tu, nie? No tych płyt solowych, ale to jest tekst, pochodzi z Pisma Świętego, z księgi proroka Jeremiasza. Taki był prorok jeden, biblijny. I tak jakoś ten tekst jakoś mi... Jakoś ja go tak, no, jakoś się z nim, nie chcę powiedzieć, jakoś utożsamiam, ale on mnie bardzo, jakoś porusza mnie ten tekst, te słowa, bardzo mnie poruszają. Więc napisałem tę melodię i teraz go zaśpiewam. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Zmagałeś się ze mną. Zmagałeś się i zwyciężyłeś. Uwiodłeś mnie, Panie. Pozwoliłem się uwieść. Zmagałeś się ze mną. Zmagałeś się i znów zwyciężyłeś. Nocą i dniem u mego boku i w sercu mym. Nocą i dniem do boku i w sercu mym. Jak letni deszcz, jak gwiazdy burz. Jak letni deszcz, jak gwiazdy burz. Mówię, muszę krzyczeć. Przemoc, przemoc, ciemiężenie. Tak, twoje słowo jest kpiną i zniewagą dla mnie. Powiedziałem sobie, nie będę już mówił. Nie będę już myślał o nim. Powiedziałem sobie, nie będę już mówił. Nie będę już śpiewał o nim. Nocą i dniem u mego boku i w sercu mym. Nocą i dniem jak letni deszcz, jak gwiazdy burz. Jak letni deszcz, jak gwiazdy burz. Yeah.
przeklęty dzień, gdy się urodziłem. Tak urodził ci się syn, chłopiec. Dlaczego wyszedłem z łona mej matki, by oglądać cierpienie i ból? Lecz w moim sercu pali się ogień, czarny ogień, co sięga moich kości. Lecz w moim sercu tajemny ogień, czarny ogień, co spala moje kości. Nocą i dniem u mego boku i w sercu mył. Nocą i dniem u mego boku i w sercu mył. Jak letni deszcz, jak z gwiazdkiem burz. Jak letni deszcz, jak z gwiazdkiem burz. Dziękuję bardzo. To jest była piosenka o miłości właśnie, ponieważ pierwsze słowa to były uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem, to jest bardzo ważne, pozwoliłem się uwieść, bo miłość Boga jest za darmo. Darmowa jest. Nie trzeba na nią zasługiwać, płacić. Trzeba tylko pozwolić. I to jest właśnie ten problem ludzki. Problem ludzki to jest. Pozwolić się uwieść, nie? I to, że któregoś dnia pozwoliłem się uwieść, to najlepszy dzień mojego życia chyba, tak mogę powiedzieć. I to jest właśnie... O, ja. Chcę tylko powiedzieć, bo już teraz zagramy ostatni utwór, też o miłości będzie. Będzie o miłości i o śmierci. Ponieważ miłość jest wtedy, kiedy jest śmierć. Ponieważ... Inna miłość to jest miłość własna. Jeżeli jest miłość do kogoś, to znaczy, że mogę służyć temu drugiemu aż do śmierci. Poświęcić mogę mu czas swój drogocenny na przykład. Mamy problem, żeby czas komuś dać. Bardzo trudne kochać drugiego. Kochać naprawdę. I to jest piosenka o miłości. Ona powstała, ta piosenka, którą teraz zaśpiewamy, zagramy po obejrzeniu filmu Władca Pierścieni. Ja nie wiem, czy państwo, zresztą mówiłem, jestem fanem twórczości Tolkiena. Kurczę, przepraszam. Jesteś. To jest starożytny przedmiot. Starożytny, muszę to zrobić, bo już my coś z tego. Starożytny przedmiot noszę codziennie. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. Dzięki. No. I słuchajcie, stara chusto, o ciebie zachowam. Tak. To Samuel Beckett, taki dramat końcówka. Stara chusto, ciebie zachowam. No. No, widzę, że państwo rozumiecie, co ja ten. Bardzo mnie to cieszy. Ja też jestem fanem tego świeckiego mistyka, tak ja bym to nazwał, Samuela Becketa. Dobra, ale chciałem powiedzieć o tym Tolkienie. Ja książkę Władca Pierścieni czytałem setki razy. Moja córka nauczyła się czytać na przykład na Władcy Pierścieni. Moja żona czytała całego Władcy Pierścieni dzieciom na głos.
nie? Że wieczorem zaczynała czytać, nie? I tak wszyscy, tak cicho się zrobiło i wszyscy tak słuchali. I ja też właśnie, też słuchałem sobie, nie? Tak, bo najpierw dla Niny czytała, później dla Staśka czytała, nie? I wiecie, jak ten film zrobili, no to ja sobie myślę, kurne, na pewno to jest jakaś kicha, nie? Myślę, jak można zrobić, to się nie da zrobić, nie? Tam, ale jednak, że pójdę zobaczę, nie? Pójdę zobaczę. I wiecie, jak poszedłem zobaczyć, to te pierwsze, ta część taka, ta bitwa była, gdzie ten tak w ogóle tak, o, nie, bo takie tam, no robi to wrażenie, nie? Prawda? To w ogóle mówię, Boże, ojej, nie? I tak patrzę, oglądam, mówię, no co, no? Czarodziej dobry. Dobry. Tam hobity bardzo dobre. Krasnolud świetny. Aragorn świetny. Elfy trochę mi się nie podobają. Ponieważ ja jestem półelfem, to ja wiem, o co chodzi. Że za sztywniaki tak jest. Elfy nie są sztywniakami. Elfy są wesołe. Żarty potrafią robić, a nie tak jak ciągle tam. No już to, co zrobili tam, takie miny robią takie ciągle tam. W ogóle nie pogadasz, nie? W ogóle no. A o, właśnie, że tam pogadasz. Jak jest w Hobicie, że jak do Rivendellu przyjeżdżają, to tam jest radość, wesele, śpiewają, tańczą i w ogóle jest śmiesznie, nie? A na filmie to jest jakaś taka sztywniactwo i taka, takie sanatorium. No ja ten Rivendell to sanatorium jakieś takie jest tam. Tak, i tak wszyscy tak chodzą na paluszkach i tak. No dobra, ale to okej. Ale tam jest taki moment, mi się to bardzo podoba. W drugiej części dobrze jest, jest zagrany. Jak nie, w drugiej, dwie wieże. Nie. Oj, w trzeciej. Tak. Rohan ma jechać, wiecie, na odsiecz do Gondoru, nie? Wiecie. I Theoden, ten król, nie, który został, prawda, pamiętacie, jak wyrzuca z niego demona Gandalf, nie? To jest egzorcyzm. Klasyczny egzorcyzm jest, nie? Wyrzuca z niego demona, nie? Z tego Theodena. I on później, oni mają pomóc Gondorowi w tej bitwie, nie? I on mówi coś takiego, że do tych swoich jeźdźców, nie? Przed wyjazdem mówi tak. I patrzcie, co on mówi. On mówi, my nie wrócimy do domu. Tak mówi. My nie wrócimy do domu, ale staniemy do walki. Nie? I to mówi prawdziwy mężczyzna. Mówi, nie wrócimy do domu, ale staniemy do walki. I słuchajcie, ale co to jest stanąć do walki? Z kim walczyć? Przecież naszym wrogiem nie jest drugi człowiek. My nie mamy stanąć do walki z drugim człowiekiem. Naszym wrogiem jest demon. Tylko możemy stanąć do walki z demonem. Jest taka powieść, ten, pułkownik Kurz, gdzie jest? Jądro ciemności. I tam jest takie słowa. Ktoś to mówi, ja nie wiem, czy ja sobie to wymyśliłem, czy to ten Kurz mówi, że, o tak, on mówi tak, nie ma bardziej żałosnej istoty od tego, który ucieka przed własnym demonem. Bo nie można uciec. Nie można, demon cię dopadnie, nawet choćbyś poleciał do, że tak powiem, planety Tatooine, czy gdzie tam, nie? To on za tobą pójdzie. Nie można uciec. Trzeba stanąć do walki. Do walki trzeba stanąć. Rozumiecie? Trzeba stanąć do walki z demonem. Nie z człowiekiem. Drugi człowiek jest taki sam biedaczek jak ja. Taki sam. Co? Ja mam z nim całe życie, mam całe kurwa życie stracić na to, żeby z drugim się kłócić? No co? To demon powoduje, że się kłócisz. I z nim trzeba stanąć do walki. No i to właśnie on mówi, że staniemy do walki. I pamiętacie, oni tam przyjeżdżają na to pole i on, i najlepsze to jest to, że oni tak się ustawiają w ten szpaler, nie? I on tak jedzie, ten Theoden, i tak mieczem po ich tych włóczniach i krzyczy, śmierć! Dead! 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 Nie? I oni już ruszają na te diabły tam i do walki, nie?
I to jest to, rozumiecie? I to mi się... I on ginie, ten Teoden, nie? I to jest... On stanął do walki. Mi się wydaje, że to jest najważniejsza rzecz, żeby nie uciekać całe życie i stanąć do walki z tym, który jest naszym prawdziwym wrogiem. Prawdziwym wrogiem człowieka jest diabeł. I z nim trzeba stanąć do walki. I właśnie teraz chcę zaśpiewać o tym, o tej miłości. Że to się dzieje z miłości też. Jak człowiek kocha, to stanie do walki. A kochać to jest przyjąć śmierć. Śmierć. Czyli oddać siebie samego. Nie? To jest to. I wtedy można być szczęśliwym, tak mi się wydaje. To jest ostatni utwór już. Jeszcze nie dziś, jeszcze nie teraz, jestem już zmęczony, słyszę twój jęk, słyszę twój płacz, jestem już zmęczony, ja nie mam już sił. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1, 0, umieraj. Już idź, aby żyć. Umieraj, umieraj, umieraj. Już idź, aby żyć. Nie bój się iść, nie bój się teraz. Mocnyś ty jak kamień, mocnyś ty jak kamień. Poleć jak strzała, biegnij jak gazela, oddaj swoją głowę i nie bój się iść. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1, 0, umieraj, 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 już idź, aby żyć. Umieraj, 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 już idź, aby żyć. Nie mamy szans, nie mamy żadnych szans. Czy to nie piękne, czy to nie jest piękne? Stań obok mnie, nie bój się teraz. Podnieś swoją głowę, będę tak czy ty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1, 0, umieraj, umieraj. Aby żyć, umieraj, 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 już idź, aby żyć. Dziękuję.